Słuchajcie, Maryja po zwiastowaniu anioła do niej przyszedł. Z radością i w pośpiechu poszła do Elżbiety. I wyobraźcie sobie, że Elżbieta, mimo że nikt jej o tym wcześniej nie powiedział, od razu rozpoznała, że Maryja ma w brzuszku, Pana i Zbawiciela. I przywitała, że przyszedł do niej Jezus, bo przywitała Maryję słowami, które używamy, zmawiając zdrowaś Maryję. Powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona. Łona to łona, czyli brzuszku. Jak mamusia ma brzuszku dziecka, to się mówi na brzuszek łono. Tak? I mało tego, nie tylko Elżbieta rozpoznała, że Maryja ma w brzuszku Pana i Zbawiciela, ale też dzidziuś w brzuszku Elżbiety rozpoznał, że przyszła do niego Matka Boża z Bogiem w brzuszku. Dlaczego? Bo Jan zaczął podskakiwać w brzuszku i tańczyć z radości u Elżbiety, tak? Dobrze, przeczytamy. O tak. Jak mówi o tym Ewangelia. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Poszła z pośpiechem w góry. Idzie nasza Maryja. Do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Dobrze, i tu już zostaw. I pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No to jeszcze raz, co powiedziała Elżbieta, jak zobaczyła Maryję? Błogosławiona jesteś między niewiastami. Dobrze, a co to znaczy? Błogosławiona to znaczy, że jest święta. Jest szczęśliwa, wiesz? To znaczy też w takim innym przykładzie szczęśliwa. Co to ma znaczyć? Dlaczego Maryja jest najszczęśliwsza wśród wszystkich kobiet? Mama dziedziu się w brzuszku i ona imię Jezus. I kim jest ten dziedziuś? Kim jest ten Jezus? Bogiem. Jest Bogiem, czyli Maryja niesie Boga nie tylko Elżbiecie. Komu jeszcze niesie Maryja Boga? No. To jest Doma. Do nas. Wszystkim niesie Boga, tak. Dobrze, Aura, życzymy. Maryja była najszczęśliwsza i dziękowała Panu Bogu za ten dar, który otrzymała. A my możemy teraz się pomodlić chwilkę i podziękować Panu Bogu za coś po wysłuchaniu tej Ewangelii. Za Pana Jezusa. Bo jak to Maryja nie chciała, to wtedy by go nie było. Go nie było na ziemi z nami. No i za co jeszcze, że Maryja z taką radością zaniosła go dalej, do Elżbiety, tak? Maryja chce go nam dawać nawet teraz, za każdym razem. Ona z radością do nas idzie, by dawać nam Jezusa. Wiesz co? Maryjo, prosimy Cię, byś w te święta przyniosła do naszego domu, do naszych serc, do naszej rodziny Twojego maleńkiego Jezusa. By On na nowo rozpalił nasze serca miłością do Boga Ojca.
prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Mamo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.